Agata Wojda, kandydatka na prezydenta Kielc z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu. Dlaczego mieszkańcy Kielc mieliby zagłosować na Panią w wyborach na prezydenta Kielc? Bo za mną stoi doświadczenie, za mną stoi ogromna znajomość miasta, znajomość jego problemów i chyba jako jedyna kandydatka w tej kampanii wyborczej bardzo sukcesywnie prezentuje poszczególne prog elementy programu wyborczego i to są... Naprawdę deklaracja, a nie obietnice. To są konkrety, możliwe do realizacji. Bardzo mocno posługuje się wiedzą ekspercką. To są propozycje skonsultowane ze specjalistami, a poza tym ten program ma pewien kompleksowy zarys. To są elementy, które się przenikają. Mam też pomysły o charakterze organizacyjnym, jak wdrażać pewne rozwiązania. I myślę, że doświadczenie połączone z konkretnymi pomysłami podpartymi wiedzą ekspercką, to jest recepta na to, żeby w Kielcach. Zaczął się prawdziwy rozwój i odwrócić negatywne trendy. Jaki ma Pani pomysł na sprowadzenie do Kielc większej liczby studentów? Akademickie kielce to jest jeden z elementów programu, który przedstawiłam w ostatnich dniach. Oczywiście to jest element szerszej współpracy, współpracy między miastem, uczelniami wyższymi, ale także samorządem wojewódzkim. Przede wszystkim trzeba postawić dobrą diagnozę. Kierunki studiów muszą być dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Musimy zbadać, jak obecni przedsiębiorcy, ale także tych, których chcemy tutaj ściągnąć i utworzyć im możliwość rozwijania swoich biznesów, jakie mają potrzeby na kadrę. Kapitał społeczny i przyszli pracownicy to jest jedna z ważniejszych potrzeb przedsiębiorców, którzy tutaj się zgłaszają w ramach no, pewnego rozwinięcia swojej działalności. I to dostosowanie, upraktycznienie kierunków studiów to jest jeden z elementów. Drugi z nich to także z samorządem województwa możemy promować większą ilość kierunków zamawialnych. To jest taki bodziec do kierunków, które może nie są popularne, może są specjalistyczne, może dla niektórych są trudne i wymagające. Pewien bodziec finansowy, stypendium naukowego, który no, zachęca studentów, żeby podjąć ten wysiłek, żeby studia były dla nich takim mocnym przygotowaniem do przyszłej pracy. To jest element, który może nam zwiększyć dobrze wykształconą przyszłą kadrę. Jest kilka też takich elementów, które moim zdaniem mają zachęcić i włączyć studentów w tworzenie Miasta, minigranty na małe kreatywne projekty społeczne, kiedy oni się czują współodpowiedzialni za to, co się w Kielcach dzieje. Chciałabym odwrócić taki trend, że Studenci kieleckich uczelni po zajęciach wsiadają w samochód, wsiadają w autobus i jadą do domów, tylko zostają i żyją w naszym mieście. Spędzają w nim towarzysko czas, rozrywkowo czas, korzystają z oferty kulturalnej. I też taki element, który wydaje mi się szalenie ważny, naukowe Kielce. Możliwość z wykorzystaniem środków unijnych, organizowanie wizyt studyjnych ze studentami z zagranicznych uczelni. Wizyty, które będą dawać konkretny naukowy efekt, miękki, ale także badania o charakterze ścisłym, Studenci przyjeżdżający tutaj razem z naszymi studentami na naszych uczelniach wykonują jakieś naukowe badania, poznajemy ich efekty także dla korzyści miejskich i jednocześnie studenci kieleckich uczelni, którzy jadą na zagraniczne uczelnie. Taki element praktyki międzynarodowej, bardzo mocno zakorzeniony w naukowym świecie, może być dodatkowym argumentem do wybrania kieleckich uczelni. Jaki ma Pani pomysł na poprawę życia na osiedlach? na osiedlach mieszka bardzo duża część mieszkańców Kielc i to jest dobry partner do współpracy, ponieważ to jest instytucjonalizowana grupa, Skieleckie Spółdzielnie Mieszkaniowe, to nie jest wtedy rozmowa z zarządem każdej ze wspólnot mieszkaniowych, kiedy między wspólnotami też są różne interesy, czasem sympatie, czasem antypatie, czasem konflikt o to, gdzie postawić altanę śmietnikową. Spółdzielnia Mieszkaniowa jest takim instytucjonalnym partnerem, z którym możemy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach. Ja jako wiceprezydentka chyba byłam najczęstszym przedstawicielem miasta, który spotykał się z Forum Spółdzielni Mieszkaniowych, czyli ze wszystkimi prezesami kieleckich spółdzielni. Tam rozmawialiśmy o tych problemach, które do, dotyczyły moich wydziałów, czyli kwestie komunikacji może mniej, ale systemu gospodarki, odpadami. Wydaje mi się, że udało nam się wypracować dobry model współpracy. Natomiast dzisiaj spółdzielnie są partnerem, żeby budować dobre rozwiązania komunikacyjne, przede wszystkim wspólnie myśleć o podniesieniu jakości przestrzeni publicznej i mam tutaj na myśli też dużą ilość samochodów, która za no, stawia większość przestrzeni na terenie spółdzielni mieszkaniowych. Wiem, że spółdzielnie same projektują pewne rozwiązania abonamentów dla mieszkańców, które budzą mniejsze lub większe kontrowersje, natomiast to też trzeba skorelować z pomysłami miasta w kontekście strefy płatnego parkowania. Te pomysły muszą być zbieżne i spójne. Myślę, że bardzo ważnym elementem jest, żeby spółdzielnie mieszkaniowe też wspomagać w tworzeniu terenów zielonych, czyli to są takie miejsca odpoczynku, integracji dla mieszkańców, przecież tam się ich życie koncentruje. No i to jest te czwarte rzeczy, o których rozmawiamy, czyli przejęcie sieci kanalizacyjnych wodociągowych. To są procesy, które ze spółdzielniami już projektujemy, one się już dzieją. Być może na co zwracali prezesi spółdzielni, że dynamika tych procesów powinna być większa. Natomiast tu partnerem jest nie tylko miasto, ale także spółka wodociągi Kielce, z którą być może w, tym, w tych relacjach trzeba usprawnić pewne procesy. Jak zamierza Pani ożywić centrum Kielc? Ja wiem, że to jest bardzo ważny temat, który pojawiał się jeszcze przed kampanią wyborczą. To także jest element mojego programu, do którego się mocno odniosłam w tej kampanii wyborczej. Ja myślę, że my musimy trochę zapomnieć o tym, albo zmienić swój sposób myślenia, że ulica Sienkiewicza będzie ulicą tylko i wyłącznie handlową, która będzie swoją ofertą konkurować z galeriami handlowymi. To jest trudne, szczególnie że galerie prezentują pewną kompleksową ofertę, też zmienił się styl naszych zakupów, dużo zakupów robimy przez internet. Ulica Sienkiewicza, ścisłe centrum, musi przyciągać inne funkcje, takie, które z kolei przyciągają mieszkańców. Bardzo bym chciała, żeby lokale komunalne, które znajdują się wśród śródmieściu, były zaoferowane przedsiębiorstwom kreatywnym, czyli także prowadzącym działalność gospodarczą, ale dającym pewien dodatkowy aspekt, czyli taką, prowadzącym taką społeczną działalność. Jeżeli coś sprzedaję, na przykład jednocześnie robię jakieś warsztaty, gdzie ludzi wciągam w pewną obecność w centrum. E, takim symbolem dla mnie. Ożywienia centrum i pozytywnych zmian jest budynek Sienkiewicza 76, który kilka lat temu był ogłoszony największą szpetotą, chyba nawet w ogólnopolskim rankingu, a dzisiaj oddolnie zaczyna tętnić życiem. Powstało tam fajne bistro, są tam pracownie, zaczęli przychodzić kreatywni ludzie, którzy robią. Także swoje komercyjne rzeczy, ale ściągają ludzi z otwartymi umysłami. Bardzo ważnym dla mnie aspektem jest poszerzenie działalności Kielskiego Parku Technologicznego. Jeżeli są środki na inkubowanie przedsiębiorstw, dlaczego tych środków nie wykorzystać do rewitalizacji lokali komunalnych? Jeżeli powstaje Kołonki, czyli wspólna strefa do pracy freelancerów, młodych ludzi. Fajnie, jeżeli ci ludzie nie za każdym razem będą jeździć na ulicę Olszewskiego, która totalnie się zmieniła, ale będą przyjeżdżać do centrum, bo tam będzie przestrzeń, w której będą mogli spokojnie popracować, spotkać innych ludzi, wymienić doświadczenia, a jednocześnie, jeżeli pracujesz w centrum, to tam kupisz kawę, tam pójdziesz na lunch, tam pójdziesz na obiad. Nie bez znaczenia jest podnoszenie jakości przestrzeni publicznej. Czyli rewitalizacja tych przejść między Sienkiewicza do kina starego romantika. To jest. To jest taki element, który też przyciąga, jeżeli ta przestrzeń jest, ma równe chodniki, ma zieleń, ma ławki, ma stoliki z okolicznych knajpeczek, które są wystawione, to na pewno jest to taki bodziec, że chce się w niej przebywać, no i wydarzenia kulturalne. To muszą być wyższej jakości wydarzenia kulturalne, kultura musi wychodzić na przestrzenie naszych ulic. Festiwal Herlinga Grudzińskiego jest doskonałym przykładem, że literatura niekoniecznie musi odbywać się w murach biblioteki, ale może się odbywać na placach publicznych, ludzie siedzący na krzesełkach, na murkach, w kucki bardzo często, pijący kawę z okolicznych knajp i słuchających z ogromnym zainteresowaniem i pasją autorów i literatów. Czy zamierza pani nadal wspierać finansowo Koronę Kielce, gdy zostanie pani prezydentem Kielc? Myślę, że dla każdego przyszłego prezydenta to będzie bardzo duże wyzwanie, żeby przede wszystkim złagodzić pewne antagonizmy. Po drugie, móc rozmawiać o kieleckim sporcie nie tylko w kontekście klubów zawodowych, ale przecież kielecki sport to przede wszystkim sport amatorski. To cała rzesza tysiące młodych dziewczynek i chłopców, którzy chcą, odnajdują tam swoje pasje. Jest to element spędzania przez nich wolnego czasu. Już nie wspomnę o wszystkich społecznych aspektach, jak walka z otyłością, czy walka z negatywnymi Skutkami pewnych kryzysów emocjonalnych, no to także jest pewien dla rodziców taki komfort, że dziecko jest w bezpiecznym środowisku, nie stoi gdzieś na osiedlu bez opieki, tylko jest zaopiekowane przez profesjonalny klub sportowy, który jednak stawia na sport amatorski. Ale kluby zawodowe także są pewnym wyzwaniem, ponieważ dla wielu kielczan i kielczanek to jest taki. Bardzo emocjonalny, tożsamościowy aspekt miasta. Jest wielu kibiców, którzy przecież mają też inne potrzeby w postaci niedziurawych dróg i równych chodników, ale pójście na koronę Kielc i obejrzenie meczu jest stałym punktem w ich w ich życiu. Dlatego klub Korona Kielce z pewnością musi być elementem naszego miasta. Natomiast uważam, że w pierwszej kolejności nie powinien być finansowany przez z budżetu miasta. Ale żeby do tego doszło, miasto musi w końcu podjąć profesjonalne działania w postaci wycenienia klubu i postawienia go jako oferty do zakupienia. Do tej pory prezydent Bogdan Wenta ja nie chcę się domyślać z jakich względów. Wiemy, że Wojciech Lubaski mówił, że klub zawsze będzie miejski, dopóki on będzie prezydentem. Być może korona Kielce dla prezydenta Bogdana Wenty też była pewnym elementem jakiejś tożsamości. Może, może dla niektórych hobby, trudno mi powiedzieć i to analizować. Natomiast trzeba rozpocząć proces, który ma nam sprawić możliwość pozyskania wiarygodnego inwestora. Nie takiego jak mieliśmy ostatnio, który wydrenował klub i, i tak naprawdę zostawił nas z problemami, tylko kogoś, kto będzie czuł... Biznesową korzyść z posiadania klubu, a jednocześnie będzie miał serce do klubu, bo to jest szalenie ważne. Ja myślę, że przy takim ułożeniu spraw własnościowych także dzisiaj sceptyczni Kielczanie i Kielczanki dofinansowania klubu nie będą mieli większego problemu, żeby poprzez wydatki promocyjne wspierać markę Korona Kielce, a niekoniecznie finansować całą stronę organizacyjną i pensję dla zawodników.